Popmaster Record Shop prezentuje nową dostawę płyt winylowych. Już od najbliższego wtorku w sklepie. Zapraszamy. Popmaster Record Shop, Słupsk, ulica Kołłątaja 14 oraz na stronę internetową www.popmaster.pl. Cześć, witam Was ponownie z Zagłębia Płyty Winylowej, które znajduje się w Słupsku. Tak, w Zagłębie Czarnej Płyty Winylowej. I tak jak wspomniałem w ostatnim newsletterze, zacznę od kilku płyt wydanych w Japonii. I tak, z lat 80. w Japonii się pojawiło coś takiego. Audiofil seria. Seria audiofilska, grupa Supertramp. Tym razem okładka Gatefold. I popatrzmy, jak to wygląda. Tak mniej więcej to wygląda. Wytwórnia A&M. Także było fajnie widać. Audiophile Series. Audiophile Series. Supertramp. Jedna z najbardziej komercyjnych płyt 79 roku. Najlepiej sprzedających się płyt. To właśnie Śniadanie w Ameryce grupy Supertramp. Ale żeby nie było, że mamy tylko jakąś jedną płytkę super... jakąś, przepraszam za to słowo, jakąś. Fantastyczną płytę Supertramp, Śniadanie w Ameryce Japońskiej. Mamy jeszcze następną płytę grupy Supertramp, także wydaną w Japonii. Ta sama wytwórnia, A&M. Z tym, że już nie jest to wydanie audiofilskie, tylko zwykłe japońskie wydanie. Kładka z tekstami. Także słuchajcie. Kładka z tekstami. Po angielsku możecie sobie zaśpiewać. A jak ktoś woli śpiewać w języku kraju kwitnącej wiśni, proszę bardzo. Po japońsku mamy też teksty. Ciekawostka. Pokażę, jak płytka wygląda. Na pierwszy rzut oka wygląda standardowo. Label INM. Proszę bardzo. Później po przyjrzeniu się jednak widać różnice, znaczne różnice między wydaniem europejskim, amerykańskim i japońskim. Także dwie płyty Supertramp. Wydania japońskie. Crime of the Century and Breakfast in America. Breakfast in America i Crime of the Century. Okej, okay, teraz coś. Następny w kolejce to jest Paul McCartney z grupą Wings. Back to the Egg. Back to the Egg. Stereo, wydanie japońskie, EMI, coś tam możecie sobie tu poczytać, proszę, tu gdzieś, Made in Japan, zaglądamy do środka, proszę bardzo, tak wygląda koperta, no jeszcze wyciągniemy płytę, jeden rzut na label, i jak w poprzednim przypadku, niczym się niby, na pierwszy rzut oka niczym się nie różni od wydania brytyjskiego. Dopiero jak się uważnie przyjrzymy, to widzimy różnicę. No tak, jeden z członków grupy The Beatles, wydanie japońskie. To dlaczego ma się nie pojawić następny członek grupy The Beatles? Był oczywiście członek grupy The Beatles. I tak, Double Fantasy, John Lennon, Yoko Ono, Double Fantasy, Geffen Records. Wydanie japońskie. Coś tu mamy jeszcze. Aha, jak w przypadku Crime of the Century Supertramp, także i w przypadku Double Fantasy możemy sobie pośpiewać w języku japońskim. W języku kraju kwitnącej wiśni. Proszę bardzo, tak kładka japońska wygląda. A tak wygląda koperta angielska. Ta, co była w Europie, w Stanach i tak dalej. Geffen Records. John Lennon. Strona druga. Też bardzo zbliżona do europejskiego wydania. Ok. Z tym, że w europejskim wydaniu nie było dodatków japońskich, czyli tekstów w języku japońskim. Informacji. No tutaj trochę jest pobrudzony jakąś farbą. Wkładka delikatnie. I to chyba jest jedyna wada tej wkładki. Dobrze, płyty wracając z powrotem na miejsce. No to jeszcze jeden członek grupy The Beatles. Wytwórnia Apple, George Harrison. Living in the Material World, zdaje się. Tak to się nazywa.
gatefold okładka, Living in the Material World. Madonna śpiewała o materialnej, o materialistce, o kobiecie. A Harrison śpiewał o życiu w materialnym świecie. Książeczka. Kilkanaście stron zdaje się, jeszcze nie wiem. Bardzo fajnie. Wszystko po japońsku. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Kolor złoty. Jeszcze coś. Teksty piosenek po japońsku. Wkładka. Wersja angielska. Proszę bardzo. Z tekstami. Słynny pomarańczowy taki koperta, pomarańczowa koperta. No i label. Na pierwszy rzut oka niczym nie różniący się od europejskiego labela. Ok, to tu powoli chowamy. Została nam jeszcze jedna płyta japońska. Sporo tych dodatków. To może później poskładam już poza kamerą. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Proszę bardzo, tak to wygląda. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Stranger in Town, obcy w mieście. Też chyba coś mamy, dodatek jakiś. Jak to wygląda tak? Wkładka z tekstami angielskimi, japońskimi. Teksty japońskie i teksty piosenek angielskie. Okładeczka taka trochę amerykańską przypominająca. Trochę poprzecierane są te czarne tła, są poprzecierane, ale nic nie szkodzi. Wkładka jest w idealnym stanie. Nie pamiętam labela, jak label wygląda. W każdym razie japoński wygląda tak. Capitol Records. Obrócimy może do Was. Tak, Capitol Records. I z tej strony. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Proszę bardzo, japońskie wydanie. No i zaczynamy, przechodzimy teraz do angielskich wydań. No, dzisiaj mamy piątek, za dwa dni niedziela. Jestem umówiony w Londynie na zakup nowej porcji płyt. Także pokazuję Wam resztki, które pozostały jeszcze niepokazane, które przybyły. No resztki, może więcej rzeczy jeszcze nie zostało pokazanych, ale takie najciekawsze rzeczy, które jeszcze nie zostały pokazane, a są warte uwagi, są warte Waszej uwagi. Także przechodzimy do angielskich płyt, angielskie wydania. Jak wspominałem, przechodzimy do wydań brytyjskich. Płyty wytłoczone w Wielkiej Brytanii. Co prawda BBUR brzmi nie po brytyjsku, a po francusku, bo to chyba francuski język. Na pewno, nie chyba, na pewno francuski. No ale wykonawca wydał płytę w Wielkiej Brytanii. Wykonawcą jest Vangelis. Vangelis i album BBUR. BBUR, podwójny, znaczy okładka Gatefold. Wytwórnia RCA Victor, pomarańczowy label. Vangelis, wytłoczony tutaj napis Vangelis, tego nie zobaczycie zapewne, a może pod kątem jakimś wezmę. Także Vangelis wytłoczony. Jedno z pierwszych tłoczeń, może i pierwsze tłoczenie, nie sprawdzamy tego. Pomarańczowy label RCA Victor. Ok, tyle by było z franszczyzny. Discovery and Delay. Mike Oldfield, albo znany bardziej jako Discovery, wytwórnia Virgin. Wydanie brytyjskie. Jeszcze raz Mike Oldfield. Tym razem muzyka do filmu Pola Śmierci. Pola Śmierci, The Killing Fields. Fantastyczny film poświęcony Czerwonym Kmerom, można powiedzieć. Jak terroryzowali, jak mordowali ludzi. Bardzo fajnie zrobiony film. Fantastyczna muzyka do tego filmu. U nas na płycie winylowej. Gdzie? W Popmaster Record Shop. Tak. W Słupsku. Ulica Kołodaja 14, vis-a-vis dworca kolejowego. Jeszcze go nie zburzyli, ale zburzą go niebawem, nie zburzą. Ok, albo na stronie www.popmaster.pl. Jeszcze raz Mike Oldfield, maxi single, 12 cali, Moonlight Shadows, Right of Man, Moonlight Shadows, wydłużona wersja, nie wiem ile trwa, nie napisali, 5-7 minut, może i trochę więcej. W każdym razie ciekawostka, dobra do puszczenia na dyskotekę, do załatania jakiejś tam dziury. Tyle chyba Oldfielda. Revolution number 9. Number 9, number 9, number 9. Tak Beatlesi śpiewali. Znaczy trudno to nazwać śpiewem. Number 9. A ja nie mam rewolucji number 9, tylko mam rewolucję.
Także to chyba pierwsza rewolucja niedzielnota. Jean-Michel Jarre, jego płyta Rewolucje, wytwórnia Polydor Dreyfus. Piękny label Polydora Dreyfusa. I jeszcze jedna płytka Jean-Michel Jarre'a, tym razem nie Rewolucje, a Rendezvous Jean-Michel Jarre, ta sama wytwórnia, toczona w Anglii. Vangelis był i powracamy do Vangelisa. Największe przeboje, największe The Best of Vangelis. The Best of Vangelis, proszę bardzo. Też wytwórnia Arcia, czarny label, z tym, że label się różni od tych późniejszych labeli. Także to prawdopodobnie jest, bo nie sprawdzałem tego. Prawdopodobnie to jest brytyjskie wydanie, brytyjskie tłoczenie. Niemieckie tłoczenie, Arcia, label czarny, ale on całkiem inaczej dla mnie wygląda. Także 95%, 99%, że to wydanie jest brytyjskie jednak, niż niemieckie. Dobrze, to było tyle na temat chyba Vangelisa. Następna płytka, DJ Shadows, to jakieś różne gatunki, podgatunki jazzu, hip-hopu i tak dalej, mieszanka. Dosyć cenna płyta, sprawdzałem to w internecie. Dosyć cenna płyta. W każdym razie u nas będzie za taniochę. Bardzo tania płyta u nas będzie. Mamy w sklepie kilka płytek z serii The History of the Rock. The History of the Rock to seria przez ileś tam lat wydawana. Wyszło około chyba 62-64 płyt. I oto pierwsza płyta z tej serii. History of the Rock, Volume 1, Elvis Presley. Z tym, że ta pierwsza płyta różni się od pozostałych z tego względu, że wszystkie płyty są albumami dwupłytowymi, to pomimo tego, że okładka jest gatefold, to jest pojedynczy album, i się różni się tym, że na pierwszej i na drugiej stronie znajdują się utwory Elvisa Presleya. Już następne części na każdej stronie znajdował się jeden wykonawca, czyli album dwupłytowy, czterech wykonawców na jednym albumie. History of the Rock, część druga. I tak jak mówiłem wcześniej, są na pierwsza Bill Haley, są na druga Little Richards, są na trzecia Fats Domino, są na czwarta Buddy Holly. Czyli dwie płyty, czterech wykonawców. Po stronie na jednego wykonawcę. Tyle na temat rock'n'rolla, a teraz przechodzimy do folku. Folk. Płyta francuska, nie angielska. No tak, płyta francuska, wykonawca rumuński. Zamfir. Facet, który gra na panflecie. Nie tylko Peruwieńczycy potrafią grać na panflecie. Rumuni też, jak się okazuje, i to naprawdę bardzo popularna postać nie tylko we Francji, nie tylko w Rumunii. Wytwórnia Philips, francuskie wydanie, proszę bardzo. Płytka pięknie wydana, okładeczka też fantastycznie wydana, chociaż wygląda zdjęcie tak jak Easy Listening. Serii. Mogliby się o okładkę lepiej postarać, mówię o zdjęciu do okładki, no ale trudno, jest tak jak jest. To jest chyba początek lat 70. Zamfir zagrał z londyńską symfoniczną orkiestrą Rocking Chair. Proszę bardzo, londyńska orkiestra symfoniczna z Zamfirem. Na płycie wydanej we Francji. Zdaje się, nie, to jest angielskie wydanie. Tak, angielska orkiestra symfoniczna, angielskie wydanie. Jak zwykle nie jestem przygotowany, bateria siada, nie jestem przygotowany do kręcenia, także trochę przyspieszę. Dobrze. Carreras Domingo Pavarotti, in concert, mech, czyli trzech tenorów. Proszę bardzo, trzech tenorów plus teksty, nie po japońsku tym razem. Tym razem nawiązuję do płyt tych japońskich, które pokazywałem na początku filmiku. Wszystko po francusku, włosku, niemiecku i chyba angielsku. W czterech językach można sobie zaśpiewać. Japońskiego prawdopodobnie języka nie ma. No dobrze, Level 42. To taki zespół, który miał kiedyś koncertować w Polsce, ale ze względu na nikłą sprzedaż, niewielką sprzedaż biletów, koncert został odwołany. To jeszcze za komuny było tak. Level 42. Największe przeboje. Running in the Family. The Sun Goes Down. Something About You. Trace. I tak dalej. Level 42. Kolekcja największych przebojów. Następne przeboje. The Pretenders. Patrzę, czy plakat jest. Nie ma plakatu, szkoda. Czasami bywa plakacik, ale nie tym razem. I największe przeboje. Mamy, zdaje się, kasetkę, albo płytę DVD, albo kasetę VHS. Właśnie z Pretenders, z największymi przebojami także. Także mamy płytę. Jak ktoś chce, to jeszcze może sobie dorzucić
płytę DVD lub kasetę wideo. Nie pamiętam dokładnie, co my w tym momencie mamy. Okej. Okay. Cleo Lane i John Williams. Best Friends. Fantastyczna muzyczka, fantastyczna gitara Johna Williamsa. Cleo Lane, John Williams w duecie. John gra, Cleo śpiewa. Foreigner 4, lakierowana okładka. Płytka raczej nie, mam nadzieję, że nie jest lakierowana, okładka wystarczy. Kładeczka w pięknym stanie, z tekstami angielskimi, nie japońskimi. Foreigner. I zdaje się, tu pochodzi między innymi piękny utwór, czekając na dziewczynę taką jak ty. Waiting for the girl like you. I'm still waiting for the girl like you. Więc tak czy nie? Jest! Trafiony, zatopiony. Jeszcze coś mamy. Argent. Następny kawałeczek. Super. I coś jeszcze. Jackbox Hero. To czyżby to były największe przeboje? Nie, to po prostu zwykły album, tylko że sporo tych przebojów jest. Okej. Okay. To też jest co najmniej dwa przeboje. Jennifer Rush i The Power of Love. Power of Love i jeszcze Ring of Ice. Tak. The Power of Love, Ring of Ice. Dwa największe przeboje Jennifer Rush na tej właśnie płycie wydanej przez wytwórnię CBS. Oj, tam już na czerwono bateria. Czerwone. Czerwono. Bateria się świeci, czerwony label CBS-u. Dobra, zapieprzamy. Co tam jeszcze? Belinda Carlisle, Heaven and Hell. Simple Red, Man and Woman. Bonnie Tyler, Faster Than Speed of Night. I parę przebojów. Have you ever seen the rain? Oczywiście Faster Than the Speed of the Night. I coś jeszcze? Totally Eclipse of the Heart. Największy przebój. No i na koniec, Tina Turner, Private Dancer. Private Dancer, Tina Turner. Jeszcze raz Tina Turner, Private Dancer. I na tym byśmy skończyli. Tylko się mieści, a nie, ten sam numer katalogowy, wytwórnie brytyjskie. Dobrze, na razie. Do zobaczenia już z Londynu. Mam nadzieję, że znajdę fajne miejsce, gdzie nie będzie padało, gdzie nie będzie hałasów na zewnątrz. To specjalnie okna i drzwi pozamykane, żeby nie przeszkadzało w nagrywaniu. Także następny news, wideo newsletter będzie z Londynu. Będzie to 21, zdaje się. Oczko. Tak, to chyba będzie oczko. To na razie trzymajcie się, pa.